Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. Chciałem pokazać, jak można zrobić materiał diamentu, który jest pozbawiony wady pokazywanej w jednym z poprzednich tutoriali, tam gdzie mówiłem, jak można zrobić diament taki po prostu wynikający z praw załamania światła za pomocą różnych współczynników i tak dalej. Ten materiał przypominał mi coś takiego. Tak on wyglądał. No i jak widać, tutaj są potworne szumy, które bardzo powoli się uzbieżniają. Liczy się to powoli. Nawet teraz mam tutaj 100 próbek. Jest karta graficzna używana jako akcelerator renderowania z zestawem feature'ów eksperymentalnych. No i niestety trwa to długo. Tak czy inaczej, ten materiał jest skazany na porażkę właśnie z tej racji, że generuje duże szumy, chociaż może nawet i fizycznie potrafi odwzorować jakieś fajne rozszczepienia świata wewnątrz struktury takiego diamentu. Proszę zobaczyć, jakie mamy tutaj eleganckie układy. Chciałem pokazać, jak można zrobić inny materiał, który nie ma tej wady, ale który również niestety ma inną wadę, nie jest tak fizycznie dokładny i precyzyjny jak ten. Tak czy inaczej, wywalamy ten diament, mówimy mu do widzenia i dodajemy sobie coś takiego jak zwykłe szkło. Zaczynamy po prostu od szkła. Tak wygląda zwykły materiał szkła, czyli jest płaski i mało ciekawy, w porównaniu przynajmniej z tym, co reprezentował sobą diament. Tak czy inaczej, ten materiał teraz należy troszeczkę zmodyfikować. Przede wszystkim dodajmy do niego trochę więcej światła. Mogę zrobić coś takiego, żeby dodać teraz jeszcze shader, który będzie nazywał się na przykład refraction. Jeżeli dodam jeden taki shader do drugiego, nawiasem mówiąc, refrakcja wygląda w ten sposób, a więc dostaję takie bardzo czarne cienie. To jest po prostu nic, tylko efekt przejścia świata przez niektóre płaszczyzny. Więc jeżeli taki shader zmieszam z takim, znaczy nie zmieszam, tylko dodam, w tym momencie będę miał shader, który może być troszeczkę jaśniejszy niż normalnie. Proszę zobaczyć, tak wygląda zwykłe szkło. Jeżeli dodam do niego jeszcze refrakcję, nagle bam, zaczyna to świecić. I to świeci bardzo okrutnie, tak jak widzimy. No niestety, taka jest wada tego rozwiązania, ale mamy na to radę oczywiście. Możemy zrobić tak, że ten shader, który liczy refrakcję, zmiksujemy sobie z shaderem, który jest równoważny wartości 0, czyli z holdoutem. Jeżeli dodam teraz shader miksujący, połączę te dwa tutaj, to w tym momencie mogę określić, ile tak naprawdę tego mojego shadera z refrakcją dokładam do normalnego materiału szkła. Oczywiście, jeżeli wezmę 0, to będę miał zwykły materiał szkła i nie będzie żadnej filozofii tutaj. Jeżeli jednak będę chciał ten materiał szkła tak fajnie pojaśnić, żeby się błyszczał jak diamenty i żeby fajnie wyglądał, to mogę tak troszeczkę tutaj podbić jego jasność, żeby był trochę po prostu jaśniejszy. Dzięki temu będzie trochę lepiej wyglądał. Proszę zobaczyć, że to wcale mu źle nie robi. Dzięki temu staje się taki bardziej świetlisty i tak dalej. Oczywiście mam tutaj teraz w otoczeniu tej sceny zwykły materiał, który określa mi kolor nieba i dlatego pojawiają się takie niebieskie refleksy w tych kryształach. I proszę zobaczyć, że dzięki refrakcji już dostaję jakieś ładnie zarysowane kolory. One się biorą po prostu z tła. Jeżeli tego tła bym tutaj nie miał, to i kolorów bym nie miał, więc może to tło na razie usunę. I tak wygląda moje standardowe tło, a więc widzę teraz wszystko na szaro. Ale to jest dobry moment, żeby spróbować uzyskać kolory w tej mojej bryle, którą tutaj mam. A więc teraz mogę sobie dodać refrakcję i pojaśnić wewnętrzne światło, które jest w tych moich kryształach. Oczywiście to jest zdecydowanie za jasno. Teraz, co będzie, jeżeli ja taką refrakcję zmienię na jakiś kolor? Ustawmy sobie może niewielką jej ilość i na przykład ustawię kolor tej refrakcji na taki zabójczo niebieski. Bam. I teraz proszę zobaczyć, całość się zaniebieszczyła i jest taka lekko niebieska, ale miejscami pojawiają się również gradienty, które mają w sobie ten niebieskawy kolor. Jest to takie bardzo płaskie i intensywność tego niebieskiego zależy od tego, jak dużo zmiksuję tej mojej refrakcji. Proszę zobaczyć, to wcale nie wygląda źle. Dobrze by było, gdyby te gradienty niebieskie mogły mieć również inne kolory. No więc należałoby te inne kolory wprowadzić również do tego samego wejścia tutaj. I teraz pytanie, jak to zrobić? Oczywiście tutaj naraz mogę włożyć tylko jeden kolor, ale tak naprawdę można to obejść. Zrobię coś takiego, że dodam sobie konwerter i color ramp. Mimo tego, że on nazywa się color ramp, to mam tutaj tylko czarny i biały. Wetknę taki kolor tutaj i od razu moje gradienty z niebieskich zrobiły się czarno-białe, nic nadzwyczajnego. Teraz mogę wziąć sobie coś takiego, że ten jeden suwak, który jest tutaj, ustawię sobie na kolor biały, co oczywiście spowoduje, że wszystko będzie tutaj wypalało mi obraz i ten kolor biały, który tutaj mam, ustawię na taki, który jest niebieski. Ten niebieski kolor, który tutaj jest, ustawiłem troszeczkę tak, żeby nie był idealnie do samej góry skierowany, tylko żeby był troszeczkę w bok skierowany. W
HSV to jest wartość nie dokładnie 0,5, tylko trochę jakby na prawo. Ok? Tutaj mogę tym jakby punktem manipulować. Teraz drugi taki punkt w tym gradiencie ustawię na kolor, który jest po drugiej stronie tego okręgu kolorów, czyli zamiast tak, na taki niebieski dookoła jadąc na drugą stronę. Pokazuję to w ten sposób specjalnie po to, abyśmy za chwilkę zobaczyli nowy fajny feature, który dodano niedawno do Blendera, który powoduje, że mogę zmienić to RGB, które mam tutaj, na przykład na HSL albo HSV, wszystko jedno. Jeżeli to zrobię, to wtedy mam wybór z tego kółka najbliższych kolorów, które są po prostu między jednym punktem a drugim. Natomiast zamiast tego mogę wybrać sobie interpolację kolorów, która jest na przykład zgodna z ruchem wskazówek zegara, z tym kierunkiem. I teraz mam przejście przez całe takie koło wszystkich możliwych kolorów. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda teraz. Teraz moje kryształy, ponieważ dodałem taki kolor, zrobiły się czerwone. No tak jak wtedy były niebieskie, to teraz refrakcja zabarwia je na czerwono. Oczywiście siłę mogę cały czas manipulować, określać sobie tutaj. To jest oczywiście kolor, który dodaje, ta poświata taka jakby. Jak jest delikatna, to jest ok. No i teraz tak, chciałbym, żeby ta poświata była kolorowa, natomiast ona jest tylko w jednym kolorze. I na to również jest rozwiązanie. Jeżeli wezmę sobie, przesunę tę wartość faktor tutaj, to zobaczcie, że faktor jest teraz tak jakby na wysokości tego czerwonego, takiego dosyć ciepłego. Jeżeli przesunę faktor trochę bardziej w prawo, to mój kolor zmieni się na pomarańczowy. Jeżeli przesunę jeszcze bardziej, będę miał kolor żółty, później zielony i tak dalej. A więc to miejsce, w którym jest ten faktor, określa mi również kolor z tego paska gradientowego. Jeżeli chcę mieć na przykład taki jasno niebiesko-zielony, to mam tutaj faktor na 0, proszę bardzo, jest kolor. A więc za pomocą tego czynnika faktor mogę sobie wybrać kolor moich kryształów. Już samo w sobie to jest ciekawe i można wykorzystać to do dosyć fajnych materiałów. Ale możemy pójść jeszcze dalej i możemy teraz wyliczyć sobie, które elementy tych kryształów mają mieć jaki kolor na podstawie tej wartości faktor właśnie. I to jest właśnie fajny myk. Aby takie coś zrobić, potrzebuję mieć informacje o promieniach światła, które zasuwają wewnątrz tych kryształów. Można to łatwo uzyskać za pomocą noda, słynnego już, który nazywa się LightPath. Jeżeli dodam taki nod, to widzę w tym nodzie, że jest tutaj coś takiego jak Ray Length i już pewnie wiecie, że wykorzystamy go do określenia tych kolorów, czyli do wyliczenia wartości faktor. Najprostszy sposób, podłączamy sobie długość promieni światła bezpośrednio do faktor. Bam! Robi się nam tutaj coś takiego, że wszystko jest takie niebiesko-zielone, czyli lądujemy gdzieś w tym przedziale, w tym miejscu. Co oznacza, że ta długość promieni światła wynosi 1, tak jak ten stary faktor tutaj, o, gdzieś tyle, albo nawet więcej. Czyli faktor będzie 2, to ja i tak będę miał wartość tego zielonego koloru, bo on dalej sięga w nieskończoność tak jakby. A więc jeżeli promienie są długie, to cały mój kolor w krysztale zrobi się taki niebiesko-zielony. Jeżeli promienie będą krótkie, będą miały jakąś bardzo małą wartość, ich długość będzie miała małą wartość, to wtedy być może zobaczę inne kolory i być może nawet to widać gdzieś tutaj, proszę zobaczyć. Tu jest jakiś taki króciutki rodzaj promienia i widać taką tęczę. Super, że pojawia się tęcza. Po prostu w różnych miejscach tego kryształu była różna długość promienia światła i wypadły różne wartości faktor. Dzięki temu taka tęcza tutaj się już pojawia i to już jest coś. Mogę oczywiście dać więcej tego koloru i będę miał eleganckie tęcze. Oczywiście silnie się wszystko zabarwia również na ten taki paskudny zielonkawy kolor. Mogę uniknąć tego i odsunąć troszeczkę ten punkt i tutaj dodać jeszcze jeden, który zabarwię, no jakoś tak, żeby był na przykład biały, więc biorę sobie dla niego kolor biały. O, i w tym momencie nie mam już problemu z tym paskudnym zielonym, który podbijał mi niepotrzebnie barwę całego mojego kryształu. Mogę ten kolor także ustawić na kolor czarny, dzięki temu osłabię refrakcję w tych punktach, które wychodzą znacznie poza długość promieni. Proszę też zobaczyć, że kaustyka światła, którą tutaj mam, liczy się również w kolorze, więc to jest dodatkowy, wypasiony bonus płynący z zastosowania takiego materiału. Możemy jednak uniknąć tej takiej jakby sytuacji, kiedy niszczymy kolor wychodzący poza granicę, poza długości promienia światła równe 1. Zamiast tego punktu mogę zostawić to, co jest tutaj na zielono. Niech sobie będzie, trudno. Ale wtedy chciałbym przemapować wszystkie te długości promienia światła w taki sposób, żeby one się równo tutaj rozłożyły. Czyli żeby najdłuższy promień miał wartość 1, a wszystkie krótsze, żeby były gdzieś pomiędzy tymi kolorami. Można zrobić coś takiego, wykonując zabieg tak zwanej normalizacji. Czyli ponieważ wartość faktor tutaj jest domyślnie od 0 do 1,
to muszę również do tego zakresu sprowadzić wszystkie długości promieni światła, które tu wkładam. Można to zrobić, jest do tego specjalny nodzik, więc żadna filozofia. Wystarczy tylko, że dodam go sobie z konwerterów. Tak, patrzę właśnie. Tak, w konwerterach on jest i nazywa się wektor math, czyli matematyka wektorowa. Absolutny wypas. Ten nod pobiera informacje o wektorach tak naprawdę, ale to nieważne. To, co tutaj jest mi potrzebne, to operacja taka jak normalizacja. Biorę tą normalizację, podłączam do niej moją informację o długościach promienia światła i wyciągam stąd wartość. Pokażę może, co będzie, jak wyjmę wektor. Jak wyciągam wektor, całość się robi pięknie pomarańczowa, ale ma tylko jeden taki rodzaj koloru i oczywiście nic tutaj ciekawego się nie zmienia. Niemniej jednak jest to ładny kolor. Jakby ktoś chciał, to może sobie w ten sposób zrobić tutaj taki miks. Chociaż przypuszczam, że nawet zwykły faktor można byłoby tak ustawić, żeby taki kolor dostać. Proszę bardzo. I jest. Nie trzeba nawet robić operacji wektorowych. Tak czy inaczej, my wybieramy stąd prostą wartość skalarną, czyli taką z tej szarej kropki płynącą. Podłączamy. No i teraz patrzymy, co wychodzi. Jeżeli się przyjrzę uważnie, to na pierwszy rzut oka nic nie widać. Jeżeli jednak się przybliżę troszeczkę do tych moich kryształów, to może się okazać, że nagle w nich pojawią się piękne tęcze. To znowuż jest związane z istnieniem wartości, które są generowane przez ten ray length tutaj. A więc tak naprawdę dostaję te tęcze, tak naprawdę jest tutaj rozkład wartości od 0 do 1, ale większość z tych wartości ma wartość 1, bo i tak była dużo znacznie większa niż to, co bym chciał. W związku z tym mogę tutaj wsadzić jeszcze jedną rzecz. Mogę spowodować, że te wartości nie będą się rozkładały liniowo. To znaczy, mogę dodać sobie jeszcze jednego noda, który nazywa się Layer Weight. Jak go tutaj wetknę, to w tym momencie mam elegancki efekt, zależny od współczynnika Fresnela, czyli od nachylenia powierzchni, nie tylko od długości promienia światła. No i ten efekt powoduje, że kolory moich ścian zmieniają się, zależnie od tego, pod jakim kątem na nie patrzę. Tak jak widać. Widać też, że pojawia się tutaj takie dziwne coś w środku i to jest zależne niestety od tego, jak ten współczynnik Fresnela jest liczony. To jest po prostu pewna odległość od kamery, która w ten sposób właśnie się w tej płaszczyźnie odzwierciedla. Zamiast tego mogę wybrać sobie facing. Jeżeli wezmę facing zamiast współczynnika Fresnela, będę miał zupełnie inny podział. I to jest już prawie to. Zobaczcie, jak teraz wygląda ekstra kolor tych ścianek i kolor materiałów. Jednocześnie przyjemna cecha tego materiału jest taka, że on się błyskawicznie liczy. On tutaj po prostu te szumy w mgnieniu oka usuwa. Teraz mam bardzo silne powiększenie, jakaś kaustyka tu nawet się pojawia, ale mimo wszystko sam kolor jako taki maksymalnie robi się taki płynny, niezaszumiony. I mam jednocześnie ładne gradienty kolorów i te kryształy są naprawdę zarąbiście takie kolorowe. Oczywiście nadal możemy w tej sytuacji, którą tutaj mamy, zastosować ten myk, który pokazałem poprzednio, z tym ograniczeniem tej wartości 1, ponieważ ona jest zdecydowanie tutaj za duża. A więc mogę ten kolor zmodyfikować przede wszystkim, mogę wybrać sobie jakiś inny, wybierając taki jakby bazowy kolor, do którego będą zmierzały te moje kryształy. I to nie jest ten, musiałbym wziąć chyba ten drugi koniec. Zobaczmy. Tak, to jest ten mój bazowy kolor dla niewielkiej wartości promienia świata, a więc mogę go ustawić na kolor nawet biały i w tym momencie spowoduje, że jakby zniknie efekt koloryzacji całego obiektu, całej objętości, a jednocześnie będę miał te krawędzie zabarwione gdzieś tam w jakiś taki elegancki, dość efektowny sposób. To jest jedna z metod, którą można wykorzystać przy takim materiale. Cały czas korzystamy z tego bonusu, że on się błyskawicznie liczy i generuje nam bardzo fajnie wyglądające gradienty w środku. Można zrobić jeszcze inaczej. Mogę zostawić ten bazowy kolor, niech on już sobie będzie, tak żeby mieć w miarę pełny gradient tutaj na całości, ale mogę dodać również jakiś punkt w środku. Naciskam Ctrl i klikam. W tym momencie, jak dodam ten kolor, to cały czas mogę jakby przesunąć ten gradient w jedną stronę lub w drugą, odpowiednio sterując rozkładem kolorów i takim jakby natężeniem poszczególnych składowych. Jeżeli chcę, żeby większość była czerwona, dodaję drugi taki punkt i te dwa punkty rozsuwam, tak aby one objęły większość widma. I wtedy mam większość odbić w kryształach czerwonych. To jest też taki sposób, który wpływa na to, jak one są tutaj zrobione, jak wyglądają. Usunę te dwa punkty. Jeszcze inny sposób jest taki, że mogę dodać większą ilość tego mojego shadera do mojego szkła, powodując, że prześwietlę go tym światłem, ale następnie mogę wziąć dodatkowy mikser
i zmiksować jeszcze raz ten wynikowy cały materiał ze zwykłym szkłem. Zwykłe szkło mam tutaj, a więc jeżeli tutaj podłączę, to mogę teraz określić, jaki chcę mieć udział takiego shadera w stosunku do zwykłego szkła. Zwykłe szkło oczywiście ustawię tak, żeby było całkiem białe. Ono jest całkiem białe, więc OK. No i teraz określam sobie, ile tego koloru chcę dołożyć. Aby ten kolor był miksowany nieliniowo, mogę w tym miejscu również zastosować ten sprytny myk z nodem Layer Weight, który powoduje, że miksowanie będzie nieliniowe wtedy. Czyli wezmę sobie tutaj coś takiego jak facing, w tym momencie powoduje, że środki tych obiektów nie są tak bardzo kolorowane i dla nich jest wybierany zwykły materiał szkła, a na samych krawędziach tego obiektu jest wybierany materiał, ten, który przed chwilką mieliśmy. A więc mogę w nim tuningować ten kolor dodatkowo jeszcze, więc mam mnóstwo swobody tutaj i mnóstwo możliwości. Gdybym chciał taki materiał teraz wyeksportować lub też zgrupować tak, żeby powstał z niego diament, to oczywiście musiałem zaznaczyć wszystkie te nody. A więc zaznaczam je, naciskam Ctrl-G, cyk, i już mam grupę. I teraz w tej grupie potrzebny jest mi bazowy kolor, który będę nadawał tym swoim materiałom. I ten bazowy kolor to jest kolor pochodzący z tych dwóch nodów. Tak naprawdę to mogę te dwa nody połączyć w jeden, więc tu mogę wpiąć kolor, a tego noda mogę usunąć. Teraz to, co jest potrzebne, to wyprowadzić bazowy kolor materiału. Bazowy kolor to jest ten. Jak widać, doskonale tutaj działa, więc to będzie bazowy kolor materiału. Oczywiście jego bazowa roughness, czyli szorstkość, bazowy współczynnik zamania światła i oczywiście te parametry również należy przekazać do mojej refrakcji. Jeżeli to zrobię, to wtedy mają spójność pewną. Przekazuję wszystko poza kolorem, czyli wkładam tutaj refrakcję, wkładam współczynnik zamania światła i oczywiście przekazuję na zewnątrz wartość normal, którą również wkładam do tego normal tutaj w materiale, czy tam w shaderze refraction. Teraz mogę określić dodatkowo, jaki wielki procent chciałbym mieć tego mojego kolorowanego na krawędziach materiału w stosunku do zwykłego. Mogę wyłączyć ten kolor, mogę go włączyć. Tak samo tutaj jest ten suwak, który pozwala mi na pewną nieliniowość. Może być wszystko albo bardzo, bardzo mało tego koloru dodanego. Taki lekki tylko myk. A więc tutaj mielibyśmy coś takiego jak intensywność koloru, a tutaj mielibyśmy jego nieliniowość. Jeżeli intensywność zmienię dla nieliniowości, to mam teraz wszystko, zobaczcie, tak lekko zaniebieszczone. Natomiast jeżeli nieliniowość zmniejszę do 1/10, a podbiję intensywność, to mam tutaj tylko na samych krawędziach widoczne kolory. Tak czy inaczej, te dwa parametry chciałbym wyprowadzić również na zewnątrz. W związku z tym na początku biorę ten blend, wkładam go tutaj, a później biorę faktor. I teraz ten faktor należy nazwać jakoś sensownie. A więc niech to będzie na przykład diamentowość albo coś takiego, czy też ADD color. A tutaj będzie color amount, czy color strength na przykład, czy coś takiego. Czy może po prostu siła. Albo napiszę to, nie, no po angielsku napiszę strength. Ok, czyli mam siłę, a tutaj jest coś takiego, co określa tą kolorowość, czy coś tak, jakiś taki parametr. W związku z tym, no nie wiem, jak go nazwać, może niech to będzie colorness, czyli kolorowatość. To i tak jest angielskawy tylko. Dobra, więc zamykam teraz ten panel, mogę teraz tego noda zamknąć. No i cóż, powstał mi elegancki nod, który jest shaderem odpowiedzialnym za szybko renderujący się materiał diamentu. Zapomniałem tutaj ustawić jeszcze odpowiedniego współczynnika refrakcji dla diamentu. Niech to będzie 0,2-45. No i roughness ewentualnie, gdybym chciał. No i teraz mam. Jeżeli zmienię siłę, to mam tutaj kolory. Jeżeli zmniejszę troszeczkę colorness, to jest ich mniej. Tak wygląda ten materiał. Oczywiście wydaje się taki dosyć ciemny, a to już zależy od tego światła, które otaczałoby ten materiał w rzeczywistym świecie. Aby to pokazać, dodam teraz do tych kamieni, może roughness ustawię na 0, żeby były błyszczące. Dodam teraz do tych kamieni, do świata, nowy materiał. Ten materiał będzie teksturą środowiskową, environment texture.
Oczywiście jest tak różowe, że aż oczy bolą, ale to dlatego, że nie wybrałem tekstury jeszcze, więc wczytam teksturę. Zrobiłem sporo zdjęć takiej kuli szklanej. Wybierzmy sobie coś w miarę kolorowego. No, na przykład niech to będzie taki obrazek. Ustawię go także w modelu nie equirectangular, który oznacza takie walcowate owinięcie do kasyny, tylko jako mirror ball normalnie. I teraz moje diamenty wyglądają w ten sposób. Oczywiście większość kolorów zawdzięczam temu, że one odbijają otoczenie, ale tak czy inaczej, pewien niewielki wkład pochodzi również od tego naszego materiału, ponieważ widać, że ich kolor się tutaj zmienia. Mogę także ustawić sobie własny kolor, na przykład jakiś lekko złoty. No i mam eleganckie materiały, które renderują się, zobaczcie, błyskawicznie i prawie nie szumią. Tutaj jest niewielki szum, ale on tak szybko znika. Ten materiał o wiele bardziej nadaje się do animacji i do symulowania diamentów, jakichś pięknych kamieni czy czegoś takiego. A zatem życzę powodzenia i cóż, udanych renderów. Do zobaczenia.